Dzień dobry, tu Jasperger, Antoni Bogdanowicz, Michał Borkowski, psycholog. Jesteś wygadany, jesteś otwarty, jak sobie radzisz w relacjach z ludźmi? Nie masz takiego problemu czasami, że jesteś męczący dla innych? Widzę to po twojej twarzy. Dobra, to był dowcip, nie czytam twarzy. To jest tak, jak na przykład człowiek ma książkę i otwiera się, widzisz stronę, karteczki. I ty czytasz litery, wiesz, wszystko, słowa, tak dalej. Otwieram książkę i mam białe kartki. Tym zaczynamy. Teraz na przykład patrzę na twoją twarz. I co twoja twarz mi mówi? Albo jesteś zainteresowany, albo strasznie zanudzony. Mam takie założenie, że ty mnie słuchasz i jesteś zainteresowany tym. I masz taką twarz dlatego, że słuchasz skupieniu i chcesz się skupić na tym. I prawdopodobnie teraz mam rację, bo mamy program o Aspergerze i rozmawiamy o tym kłopocie, ale... Patrzę na identyczną sytuację i z kimś rozmawiam. Widzę taką samą twarz. Ja mówię, jest zainteresowana, ale muszę teoretycznie metodą dedukcji wywnioskować, czy ta osoba mnie się słucha, czy akurat ta osoba czeka na moment, żeby mi przerwać mój monolog. I powiesz, Antek, zamknij się, pierdolisz głupoty, daj mi chwilę, jesteś męczący, ja tego nie widzę. Czy to też, i to też w rozmowach, ale to też w obcowaniu. Że ja czasami się za bardzo narzucam, bo mi się wydaje, że skoro mogę, to nie to, że ja chcę się narzucić, bo ja nie mam zamiaru się narzucać, że mi się wydaje, że tak się to robi. I nie czytam tych emocji. Ludzie się często boją mówić sobie takie rzeczy, o jakich ty mówisz, bo się boją, że ta druga osoba się obrazi. A ty byś się obraził, gdyby ktoś ci powiedział, weź, daj mi odetchnąć, albo weź, teraz ja powiem, za dużo gadasz. Powiem tak, na początku jest mi trochę przykro. Z drugiej strony, po chwili namysłu jestem w stanie tak zrozumieć, mówisz, okej, tak. Mam koleżankę na przykład w pracy, która mówi, robię takie miny, a druga odpowiada, Antek, to jest ta chwila, kiedy się powinieneś siedzieć cicho. Antek, ja ci przetłumaczę tą twarz. Ta twarz mówi, daj spokój. Trochę złośliwe, ona lubi być złośliwa, więc jej trochę taką przyjemność sprawia, ale z drugiej strony to jest bardzo takie przydatne, bo mi daje ten sygnał. A tu wracamy w pewnym sensie do odcinka o coming outcie. Co daje coming out, co daje to, że ci ludzie, którzy z tobą pracują, wiedzą, że masz ten problem. Tak, to, że, dokładnie. Że to jest moment, żeby ci podpowiedzieć. Żartem, złośliwie, ale żeby podpowiedzieć, dać wskazówkę. To jest fakt, że dzięki temu, że ludzie mają świadomość tego, że ja mam tego Aspergera, to wszystko akurat się składa i to ludzie wiedzą, że jest coś nie tak. Ale też wiedzą, że to nie jest tak, że to jest nie tak, ojej, jestem specjalnej troski, mogę komuś krzywdę zrobić, tylko że raczej tylko to, że wszystko jest dobrze, okej, tylko że czasami pewnych rzeczy nie rozumiem. To jest tak, jak ja bym Ciebie poprosił, żeby, bo nie rozczytam pewnych liter, żebyś mi przeczytał to. To jest trochę irytujące, jeśli ciągle będziesz mnie prosił o to, albo ja Ciebie prosił tam, zależy kto ma wadę w roku, żeby coś przeczytać. To jest bywa irytujące, ale z drugiej strony jesteś w stanie zrozumieć, że ktoś akurat ma kłopoty wzrokiem. Więcej pytań? Czy więcej grzechów nie pamiętamy? Prosimy o subskrypcję. Prosimy o subskrypcję. To był Jasperger. Mam nadzieję, że nasze rozmowy Wam się przydają i nas lepiej, Aspergerów, rozumiecie. Do zobaczenia.